Krzysztof Urbański został nowym prezesem Zamku Książ. Pieczę nad miejskim zarządem budynków sprawować będzie z kolei były prezydent Wałbrzycha Marek Małecki, natomiast akwazdrojem zajmie się Bogdan Stanek. Nowi prezesi wyłonieni zostali drogą konkursową po przeprowadzonej restrukturyzacji w wałbrzyskich spółkach miejskich. Roman Szełemej pod koniec sierpnia tego roku odwołał poprzednich prezesów oraz wyłonił nowe rady nadzorcze. Zdaniem prezydenta restrukturyzacja spółek miejskich, czyli m.in. wyznaczenie jednoosobowego zarządu, dało oszczędności rzędu 44 tysięcy złotych. Były prezydent Wałbrzycha Marek Małecki według rady nadzorczej okazał się najlepszym z 6 kandydatów na stanowisko prezesa. Nowy zarządca MZB zarabiać będzie 13 tysięcy złotych brutto. Małecki dobrze ocenia poprzedni zarząd spółki, choć widzi również błędy swoich poprzedników. 2007 rok jest tym rokiem, którym dokonano tych zakupów. Zakupiono jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jak się okazuje z perspektywy czasu, była to decyzja błędna, ponieważ straty wynikające z tej inwestycji są znaczące. Był pan wtedy wiceprezydentem. Pan wiedział o tej decyzji? Nie. Dowiedziałem się o tej decyzji z mediów. Ta decyzja była podjęta przez zarząd. Informacja. Bez zgody władz miasta. Trudno mi odpowiadać za innych. Ja o tej decyzji nie wiedziałem. Wizytówką Wałbrzycha, znanym w całej Europie Zamkiem Książ, zajmie się Krzysztof Urbański, który pokonał swojego jedynego rywala w konkursie o stanowisko prezesa. Urbański nie chce oceniać poprzedniego zarządcy obiektu Jerzego Tutaja. Uważa jednak, że perełka turystyczna miasta kierowana była w sposób zbyt konserwatywny. Przede wszystkim należy efektywniej wykorzystywać te zasoby, które są. I tutaj mówię zarówno o pieniądzach, które można angażować w środki własne przy projektach unijnych i jakby je mnożyć. Po drugie, lepiej wykorzystywać zasoby ludzkie, które tam są, bo przy tej liczbie turystów to wcale nie jest duża obsada, natomiast wydaje mi się, że to nie jest kwestia zmniejszania tych liczby osób do tej liczby turystów, którą mamy, tylko przy zachowaniu tej liczby osób, którą mamy, zwiększanie liczby turystów. Nie było również zaskoczenia w kwestii nowego prezesa Akwazdroju. Został nim Bogdan Stanek, który próbuje przyspieszyć pracę przy budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego. Przesunął się z kolei termin wyłonienia prezesa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na razie pełni tę funkcję były zarządca MPK Andrzej Kosiur.